Dla mamy Johna, Kathleen Davis. Chłopak, który czytał mapy. Muzyka. Zdjęcia. Scenariusz i reżyseria.
Może jest piratem na Morzu Syjamskim, Zatoce Syjamskiej. Może jest w domku letniskowym. Nigdzie go nie ma, Michael. Przepraszam. Nie zapomnij o prezencie. Prawdziwy? Oczywiście. Kiedyś może się przydać. Od dzisiaj zaczynamy oszczędzać. Lepiej wydać wszystko teraz. Dokąd chciałbyś pojechać? Z mapą mogę jechać wszędzie. I mogę robić wszystko, jeśli wiem coś o miejscu. Mogę odwiedzić tatę? Dobrze. Twój ojciec obleciał cały świat ze 100 razy. Był wszędzie? Wszędzie. Tu Allison, zostaw wiadomość po sygnale. Kilka miesięcy wcześniej. W Australii wszystko jest lepsze. Pogoda, dziewczyny, fale. Rekiny są większe. Przyniosłeś? Tak. To idziemy. Uważaj, Allison. Idzie. Cześć, chłopcy. Skąd wiesz, że chłopcy? Super moc niewidomych. Jak się nazywasz? Mary Parks. Ładnie. Jesteś nowa w mieście? Jest was trzech, ale tylko dwóch ze mną rozmawia. Michael? Też jesteś częścią trupy? Strasznie szybko idziesz. Śpieszysz się? Nie. Wracam do domu z siłowni. Super. Do zobaczenia. Cześć, chłopaki. Pa, Michael. A nie mówiłem? Jest prawie tak samo sexy jak Michael. Skąd o tym wiesz? Nieważne. Tutaj. Jesteśmy na pozycji. Czekamy. Co robicie? Schowaj się, bo ktoś nas zobaczy i was przyłapie. Odsuń się. Powiedzcie, co robicie. Spadaj. Kto to?
Mary. Ładna. Co widzisz? Wszystko? Podglądacie niewidomą? Daj mi. Szybko, zanim zaparują okna. Kto ją przyniósł? To był twój pomysł? Nie. Myj się, maleńka. Wiesz, co to kąpiel? Moja kolej. Daj mu. Wystarczy. Cholera, zaczyna parować. Dawaj, jestem najstarszy. I po zabawie. Będziesz miał do czego walić. Chyba wy wszyscy. Następnym razem patrzę dłużej. To moja lornetka. A nie twojej matki pijaczki? Zamknij się. Bo co? Jutro też przynieś. Idź sobie zwalić. Ale o tobie myślał nie będzie. Słyszałem, co zrobiłaś z Kylem Broderem. Uważaj, Mikey. Jeszcze odgryzie ci jaja. Dobrze się przyjrzałeś? Nie powiesz nikomu? Raczej nie. Wracasz do domu? Tak. Mogę iść z tobą? Niech będzie. To był pierwszy raz? Tak. Było tak, jak się spodziewałeś? Przestań o to pytać. Zawstydziłam się. Lecisz na nią? Nie. Tak, nie. Podoba ci się. Każdy się w kimś podkochuje. Na przykład w gwieździe filmowej? Albo dziewczynie z sąsiedztwa. Albo w kimś, kogo kiedyś znał. Na przykład? Nie wiem. Tam mieszkasz? Tak. To prawda, co o tobie mówią? Że paliłam trawkę? Całe miasto o tym gada. A na pewno cała szkoła. Chodzi mi o ciebie i Kyla. A jeśli tak, to co? Nic. To dlaczego pytasz? Jestem ciekawy, czy plotki są prawdziwe. Ludzie gadają i zmyślają różne rzeczy. Tak, ona z nim, on z nią. Ciekawe, od kogo się zaczyna. Nie ode mnie. Nie martw się, to nieprawda. Do jutra. Cześć, skarbie. Nie jesteś w pracy, mamo? Malcolm puścił mnie wcześniej. Znowu zrobiło mi się słabo. Może to na widok tej starej flądry, pani Watson. Piłaś? Nie, nie piłam. Miałam cię zapytać. Sobowtóry Elvisa z Niemiec urządzają koncert w ruinach egipskiej świątyni z Memphis do Memphis. Dlaczego tak? Memphis było stolicą starożytnego Egiptu i jednym z największych miast świata. No tak. Idę odrobić lekcję. Zawołaj w razie pomocy.
lubi mnie. Wykorzystajcie w pełni kolejną godzinę, a poszukiwania starożytnych praktyk seksualnych zostawcie sobie na czas wolny. Mówię o panu, panie Platt. Spróbuj poszukać czegoś o kartografii. To nie to samo. Trzymać atlas w rękach to coś prawdziwego. Zrób choć trochę, żeby zaliczyć zadanie. Widzieliście Alison? Nie było jej na lekcji. Pewnie się ujarała. Albo obrabia Kyla. To, co mówią, to nieprawda. Nie przyznałaby się. Masz lornetkę? O czym musimy pamiętać, czytając Romeo i Julię? Dlaczego wasi rówieśnicy od zawsze analizują ten dramat? Nie jest to opowieść o przeżytej miłości. Raczej o miłości, która dopiero ma nadejść. Jak powiedział wybitny krytyk, wszystko, co dopiero miało się ziścić, należało do nich. Ugasili swe pragnienie obietnicą przyszłego szczęścia, upojeni miłością i rozkoszą już po pierwszym hałście. Twój ojciec to przestępca, idź na policję. To moja sprawa i mój ojciec, więc ja pójdę. Słyszałem, jak się kłócicie, zapukałem do drzwi. To byłeś ty, mogę ci pomóc. Zwariowałeś. Nie zmienił się od czasów dzieciństwa. Pamiętam was. To było kiedyś, a teraz cię znam. Nie chcę, żeby zrobił ci krzywdę. Poradzę sobie z nim. Zaufaj mi. Powiedzieć ci coś śmiesznego? Kevin licytuje Chryslera Valianta. Silnik 4,3 litra V8. A mnie mama nie pozwala mieć prawka do 20.
Gdzie jest Mikey? Skopię mu dupę. Idzie. Świetnie. Brawo, czubku. Znowu wpadłaś na pięść taty? Jeśli się spóźniliśmy, lornetka jest moja. Dzięki Bogu. Po co ją tu przyprowadziłeś? Carlo, wiesz, co to znaczy szantaż? Jest lepiej niż wczoraj. Daj popatrzeć. Spadaj. Skoro jest ślepa, dlaczego nie podejdziecie do okna? Właśnie, przecież was nie zobaczy. Sam idź. Ona ma rację. Nie wierzę. Co za król. Muszę to zobaczyć. I jak? Gotowa? Pani Parks? Jestem pani sąsiadką. Jacyś chłopcy próbują się do pani włamać od tyłu. Wynocha mi stąd. Co ty wyprawiasz? Urządzasz tym chłopcom przedstawienie. Mamo, biorę prysznic, wyjdź. Zostańmy jeszcze chwilę, dla pewności. Mogę o coś spytać? Lubisz mnie? Faktycznie jesteś czubkiem. No chodź. Mamo, tutaj. Zgadnij, kogo dzisiaj spotkałam. Masz koleżankę. Mamo, Allison, Allison, mama. Cześć, skarbie, co ci się... Nic. Oberwałam piłką. Nie zdara ze mnie. I tak jesteś urocza. Pójdę po aparat. Nie uwierzysz, kogo spotkałam. Byłam w salonie, robiłam starą panią Bradley, gdy nagle do środka weszła moja koleżanka ze szkoły. To była Evelyn Parks. Wróciła do miasta.
Super. Przychodzi dzisiaj na kolację, a ty pomożesz mi z gotowaniem. Alison, zostań proszę. Urządzimy przyjęcie. Dziękuję pani Rosemont, ale tata mnie potrzebuje. Szkoda. Evelyn przyjdzie z niewidomą córką. Biedaczka. Musimy traktować ją zupełnie normalnie. Możemy z nią nawet o tym porozmawiać. Evelyn Parks? Tak, Evelyn i Mary Parks. Znasz je? Słyszałam o nich. Mówią, że Mary jest bardzo ładna. Na pewno nie możesz zostać? Chciałabym, ale muszę wracać do domu. Pokażę Alison mój pokój. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Będę w kuchni i trochę pohałasuję. To jest przezabawne. Może dla ciebie. Ciekawe, czy wie, że to ty. Założę się, że ma szósty zmysł. Na pewno wie. Jej mama widziała Simona i Carla, a ty jesteś tym trzecim. Módl się, żeby się nie wściekła. A jeśli od początku wiedziała, że to wy? Chciałaś zobaczyć mój pokój. Nie żartowałeś z tymi mapami. Dalej masz mnie za czubka? Ale w tym dobrym znaczeniu. Pokaż mi swoją ulubioną mapę. Nie mam jednej ulubionej. Ale bardzo lubię te zdjęcia satelitarne z nałożonymi na nie mapami. Wiesz co? Muszę już iść. Obiecaj, że powiesz mi, jak było. Nawet mi nie przypominaj. Później pokażesz mi tę książkę. To atlas. Super. Sałata z pomidorem na wierzchu, kurczak, sztućce po lewej, miska na 11, chleb na 12, woda na 3. Na zdrowie. Smacznego. Michael chętnie się uczy, szczególnie geografii. Od dziecka wpatruje się w mapy. Myślałam, że coś z nim nie tak, ale okazało się, że jest po prostu ciekawski. Nie bądź niemiła. Też byś się czymś zainteresowała. Przecież studiuję prawo. To strata czasu. Jedyne, co robi, to flirtuje. Wcale nie. Nie kłam. Wczoraj nakryłam dwójkę nastolatków, którzy podglądali ją przez okno w łazience. Wiedziała, że jest odsłonięte. Pewnie tylko się wygłupiali. Rozpoznałaś któregoś? Za szybko uciekli. Ale to byli uczniowie, nosili mundurki. Wiesz coś o tym? Przepraszam. Nie wiedziałam, że okno jest odsłonięte. Nieprawda. Tak czy siak, zakryłam je. Niech chłopcy podniecają się gdzie indziej. Nie trzeba było. A gdyby się włamali? Pomyśl, co mogliby ci zrobić. Potrafię o siebie zadbać. Nie masz pojęcia, do czego zdolni są mężczyźni, nawet chłopcy. Zastanawiałam się, to prawda, że inne zmysły u niewidomych są wyostrzone? Chyba nie u niej. Myślę, że tak, choć nie mam porównania, bo nie widzę od urodzenia. Słyszałam od osób, które straciły wzrok, że z czasem polepszył im się słuch, węch, smak. I dotyk. Niesamowite. Brakuje ci wzroku? Nie bardzo wiem, za czym tęsknić, choć byłoby miło widzieć, jak wygląda moja mama albo mina Michaela teraz. Właśnie, nic nie mówisz.
Opowiedz nam coś. Przestań, zawstydzasz go. Próbuję być towarzyska. Zachowujesz się nieprzyzwoicie. Cudownie, że czujesz się dobrze we własnej skórze. Każdy z nas jest na swój sposób wyjątkowy. Zgadzam się. Jesteś przemiła, a jedzenie jest pyszne. Komuś potrzeba dolewki. Jak miło zjeść z kimś kolację. Też napiłabym się wina. Gdzie moje maniery? Przyniosę ci kieliszek. Nie, Mary. Wiesz, jaka jesteś, kiedy się napijesz. Nie wiem. Przestań sobie z nami pogrywać. Wybacz, ale wyglądasz tak młodo. Ile masz lat? 20. Postawisz tutaj? Wyglądasz jak piękna 16-letnia uczennica, prawda? Przepraszam. Pamiętasz Paula Miltona? Tego z odstającymi uszami? Leciał na ciebie. Codziennie po szkole na mnie czekał. Jak tylko go widziałyśmy, krzyczałyśmy: znowu ten Dumbo? Ileż ja błędów popełniłam. Nie przesadzaj. Mój chłopiec nie miał nawet porządnej spermy. To miłe. Obie wiemy, że ślepotę dostałaś w spadku po ojcu. Nie wiadomo. Ślepi byli w rodzinie ojca. Twoja matka nie ma na myśli nic złego. Kiedy rodzi się dziecko, zmieniają się też oczekiwania. Wszystko się zmienia. Ojciec Michaela zniknął zaraz po jego urodzeniu. Byłam w rozsypce, a miałam być szczęśliwa. A ja? Urodziłam tak piękną dziewczynę. Wiem coś o zmianie oczekiwań. Może powinnaś zrzucić mnie ze skały, albo wyrzucić do śmieci, albo chociaż do oceanu. Miałabyś problem z głowy. Dosyć tego. Wychodzimy. Wybacz, moja córka ma nie po kolei w głowie. Ale mamy jeszcze kawę i deser. Idźcie do pubu. Non-stop trajkoczecie. Nie miałam nawet okazji porozmawiać z Michaelem. Świetnie, ja prowadzę. Mniej wypiłam. Sama nie wiem. Michael, co o tym myślisz? Nie ma nic przeciwko, prawda? Stawiam pierwszą kolejkę. Całe wieki nie byłam w pubie. Deser jest w lodówce. Pokażesz Mary? Dziękuję. Jesteś kochana, a kolacja była wspaniała. Cieszę się. Będzie lepiej, jeśli wyjdziemy. Nie masz nic przeciwko? Ależ skąd? Idźcie się zabawić. Zasługujecie na to. Jesteś urocza. Niedługo wrócimy. Poradzisz sobie? Nic mu nie będzie. Dobranoc. Może zamówmy taksówkę? Nie, w porządku. Co chcesz robić? A co byś robił z przyjaciółmi?
Nie mam wielu przyjaciół. Oglądałbym telewizję. Nie jesteś głupi, a strasznie uważasz na słowa. Irytuje mnie to. Wolałabyś być sama. Przepraszam, źle to zabrzmiało. Czasem oglądam telewizję, ale nie będziemy tego robić. Chcę wiedzieć, jakie Michael Rosemont ma hobby. Ale tandetne pytanie. Masz jakieś? Lubię czytać mapy. Twoja mama tego nie zmyśliła? Mam ich całe mnóstwo. Zaprowadź mnie do swojego pokoju i pokaż mi je. Strasznie tu duszno. I pachnie starą, pijaną mamą. Co mam zrobić? Podaj mi rękę. Chyba cię nie wystraszyłam. Nie. Zaprowadzę cię do krzesła. Wolę usiąść na łóżku. Będzie mi wygodniej. Jest przed tobą. Jeśli chcesz, pokażę ci moje ulubione mapy. Opisz mi swój pokój. Nie jest duży. Na każdej ścianie są mapy. Po środku stoi łóżko. Na suficie też jest mapa. Czego to mapy? Wszystkiego. Mógłbym ci opowiedzieć o każdym miejscu. Chciałbyś podróżować? Już to robię. Z mapą można jechać wszędzie. I można robić wszystko, jeśli wie się coś o miejscu. To nie to samo. Masz globus? I to nie jeden. Obracają się? Każdy globus się obraca, chyba że jest zepsuty. Pokaż mi swój najlepszy globus, panie Mondraliński. Globus. Globe. 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 Globa. What a funny word. Zabawne słowo. Przed tobą. Usiądź obok. Chcę wiedzieć, gdzie jesteś. Zagrajmy w grę. Obróć globusem, a ja zatrzymam go palcem. Pojedziesz tam, gdzie trafię. Szybciej. No i? Ocean Atlantycki. Tylko nie rejs. Musisz jechać gdzieś na kontynent. Jeszcze raz. Szybciej. Szybciej. I gdzie? Chiny. Dolina rzeki Yangtze. Może być? To trzecia najdłuższa rzeka świata po Amazonce i Nilu. Jak tam jest? Rzeka płynie głębokim wąwozem. Po obu stronach ciągną się góry z pagodami tu i tam. Co to są pagody?
Takie małe domki. Pagoda. Nie brzmi jak coś małego, wręcz przeciwnie. Jest pewnie milion miejsc, w które chciałbyś pojechać. Nie myślałem o tym. Masz tyle map, globusów i książek o pagodach i nie wiesz, dokąd chcesz jechać? A myślałam, że to ja jestem dziwna. Coś ci pokażę. Pewnie masz bałagan. Tak, ale wiem, gdzie co jest. Nie wątpię. Zgadnij, co to. To mapa. Śmieszne. Ale czego? Jest wypukła. Co przedstawia? Bądź moim przewodnikiem. Weź mnie za rękę i oprowadź jak na wycieczce. Biuro podróży Michaela Rosemonta. Schodzimy z północy na południe. Zatoka Wysp. Pełno ludzi na wakacjach. Niżej na południe Zatoka Haraki z mnóstwem łódek. Dalej półwysep Coromandel. Jezioro Taupo. I góra Raupehu. Niżej góra Taranaki i Wellington. Zacznijmy tutaj. Pozwól. Tu jest ziemia. Kilka gór. Alpy południowe. Potem jest płasko. Zejdźmy na sam dół. A to? Wyspa Stewart. I spadamy z krańca świata. Czekaj. Jesteśmy niedaleko stąd. Bardziej na północ. Tutaj? Prawie. Pomóż mi. Robiłeś to kiedyś? W porządku. Każdy ma swój pierwszy raz. Możesz powiedzieć kolegom. Nie powiem. Nie powiesz, ale będziesz mnie podglądał. To nie był mój pomysł. W porządku. Nie przeszkadza mi to. Niech to będzie twoja pierwsza lekcja o kobietach. To znaczy? Nie mogę ci powiedzieć. Kiedyś zrozumiesz. Czy to, co zrobiliśmy, było tą lekcją? Nie. To była przyjemność.
Co teraz? Tylko się we mnie nie zakochaj. Za późno. Wyjeżdżam. Daleko od matki. Dostałam stypendium w Auckland. Dadzą mi pracę i mieszkanie. Studiuję prawo. Mógłbym cię odwiedzić. Mógłbyś, ale nie zrobisz tego. Zrobię. Dobrze. Tylko nie mów nikomu, co zamierzam. Muszę wyjechać. Dlaczego matka jest dla ciebie niemiła? Po prostu taka jest. Upiła się. Zaproponowałabym, że sama je odwiozę, ale nie wiem, czy doceniłaby żart. Wątpię. Już prowadziłam. Nie. Tak. Kiedy byłam mała, mama zostawiła kluczyki w stacyjce. Na parkingu rozbiłam 3 auta. Kiedy mnie złapali, udawałam, że płaczę. Nie do wiary, ile może ujść na sucho, kiedy jest się ślepym. Kto tam? Co tam jest? What?
Co? Zawsze będziesz czytał mapy? Nawet kiedy dorośniesz? Zostaw mnie w spokoju. Dziesięć lat wcześniej. To czytasz w ubikacji? Mogę wejść? Podoba ci się nowa mapa? Mogę się przysiąść? Wezmę to za tak. O czym czytasz? O Madagaskarze. Brzmi egzotycznie. Czego się dowiedziałeś? Jego stolicą jest Antananarywa. Jest domem dla wielu niespotykanych gatunków zwierząt i roślin, ponieważ jest wyspą. Jak Nowa Zelandia. Nowa Zelandia to dwie wyspy i wiele małych wysepek. Twój ojciec czytał w ubikacji. Doprowadzał mnie tym do szału. Często o nim myślisz? Nie. Pewnie go nie pamiętasz. Byłeś jeszcze malutki. Nie nudzisz się, siedząc cały dzień w pokoju? Nie. Nie chcesz się pobawić? Z kimś zapoznać? Bawię się. Poza czytaniem map jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Wyjdź na świeże powietrze, poznaj prawdziwy świat. Życie ma tyle do zaoferowania. Słuchasz mnie? Mam dla ciebie prezent. Urodziny mam za tydzień. Nazwijmy to prezentem przedurodzinowym. Co to? Latawiec. W kształcie ryby. Nie umiem puszczać latawców. Dlatego go dostałeś. Nie można przejść przez życie, nie puściwszy latawca. Spróbujemy? Ale jest zimno. Mamy środek lata. Możemy iść jutro? Dobrze. Spodoba ci się. Nie bój się próbować nowych rzeczy. Nie boję się. Wiesz, że kocham cię ponad życie? Będę w salonie. Ostatni dzień szkoły. W końcu wolni, co? Widzę dwie dziewczyny. Jasne. Zagadasz? Patrz na mistrza. No, cześć. Znowu ty. Idziecie na imprezę? Nie. A wiecie o jakiejś? Nie. Jakie macie smaki? Waniliowy? Czekoladowy? Moje ulubione. Skakujcie, żebym mógł was polizać. Bardzo śmieszne.
Ale cię urządziły. Frajerki. Sam raz na raz. Lecą na ciebie, tak? A ona? Carlo, zobacz. Twoja jedyna. Panie i panowie, Alison Gała. Co? Jej ojciec nie uczył grać w tenisa? Chyba ci stanął. Prezentuj się, Mikey. Nasza ulubienica. Co tam? Gdybyś była niższa, mieściła do gardła piłkę do krykieta i miała płaską głowę, byłabyś w moim typie. Cześć, Michael. Dlaczego wołają na ciebie Gała? Idziesz na koncert? Wszyscy idziemy. Będziemy czekać na Gałę. Wiedziałam, że przyjdziesz. Jak skończysz obrabiać Mikey'ego, daj mi swój numer. Mojego małego też nawilżysz? Jak tam wzwodzik? Nie mam ci za złe darmowego numerku, ale odpuść sobie czasem. Nie zrobilibyśmy tego. Jest bliską znajomą chłopaków z czwartej klasy. W słowniku przy haśle łatwy znajdziesz jej zdjęcie. Osobiście znam 8 typów, których robiła. Musi ich być więcej. Też o niej słyszałem. Czy tylko Mikey jej nie przeleciał? A próbował. Pytaliście się, czy to prawda. Nigdy nie brataj się z wrogiem. Ruchaczka, ćpunka i szóstka. Co? Taka, z którą się prześpisz po 6 browarach. O ile ci nie opadnie. Kolekcjonuje zdobyczne penisy i wiesza w gablotce. Robić ją to jak przeprowadzić badania. Powinni za to dawać medal. Kochanie, wróciłeś. Mieszkam tu. Ale z ciebie żartowniś. Czekaj, chcę z tobą porozmawiać. Nie bocz się, chyba mogę. Jesteś pijana. Znowu zaczynasz się mądrzyć? Jestem twoją matką i chcę porozmawiać. Usiądź. Proszę. Zastanówmy się nad twoją przyszłością. Mówiłem ci już. Mówiłeś, że nauczyciele chcą wysłać cię na kartografię. Został mi jeszcze rok szkoły. Może wyjedziesz do miasta, znajdziesz pracę. Dlaczego? Całe życie czytasz mapy. Musisz być jeszcze w czymś dobry. Jestem w czytaniu map. Nie rozumiesz. O co ci chodzi? Wyjedź. Właśnie to robią młodzi mężczyźni. Poznają świat. Żyją. Nie jestem jak ojciec. Napij się jeszcze jednego. Nie waż się tak do mnie mówić. Nic nie wiesz o swoim ojcu. Ty też nie. Odszedł 16 lat temu. Pogódź się z tym. Jesteś dokładnie taki sam. Nigdzie nie jadę. Skąd wezmę pieniądze? Zrób coś. Może nie byłam idealną matką, ale samej było mi ciężko. Nie chcę tego słuchać.
Chcę, żebyś miał dobre życie. Dlatego musisz wyjechać. Całymi dniami przesiadujesz w pokoju. Nie masz przyjaciół. Nigdy nigdzie nie wychodzisz. Posłuchaj mnie. Posłuchaj. Przepraszam. Simon mówił, że chcesz iść na studia. Na kartografię. Ja obiecałem kuzynowi, że tu zostanę. Gała idzie. Cześć, chłopaki. A gdzie Carlo? Pewnie żyga w kiblu. Odpadł tak szybko? Przeciwnie. Jeszcze wróci po więcej. Cudownie. Chodź pod scenę. Nie. No dalej. Idziemy. Patrz. Skrót. Pewnie śpi. Michael, to ty? A kto inny? Tylko pytam. Masz towarzystwo. Dobry wieczór.
Cześć. Czy my się znamy? Tak. Jestem Allison. Oczywiście. Dobrze cię widzieć. Ciężko spamiętać wszystkie dziewczyny Michaela. Dokładnie. Zostańcie się napić. My tylko na chwilę, zaraz wychodzimy. Czego szukasz? Pieniędzy. Idziemy coś zjeść. Zjedzcie w domu, zaoszczędzicie. Daj mi spokój. Zwykle taki nie jest. Miło było panią widzieć. Kiedy wrócisz? Nie wiem. Przepraszam za nią. W porządku. Jest urocza. Pijana. Jest coraz gorzej. Potrzebuje cię. Bo przypominam jej ojca. Dziwne, co? Dosyć. No chodź. Dokąd idziemy? Do mnie. A twój ojciec? Za bardzo się martwisz. Drugie okno od lewej. W porządku. Siedzi w salonie. No wchodź. Mam piwo. Robota taty. Ale są ciepłe. Nie szkodzi. Toast za to, że znów ze mną rozmawiasz. Przepraszam. Nie przepraszaj, pij. Poza tym, Mary była sexy. Była okej. Kłamiesz. Boisz się? Czego? No wiesz, mam pewną reputację, że wypluwam. No co? Nic. Myślisz, że nie potrafię być seks-bombą jak Mary? Spadaj. No chodź. Poszedł sobie. Mogę o coś zapytać? Nie. Gdzie twoja mama? Nie żyje. To ona. A twój ojciec? Jest pilotem. Za granicą. To fajnie? Nie. Do you know where he is? Wiesz, gdzie jest? No. Nie.
Myślałeś, żeby go znaleźć? Póki co nie. Kiedyś na urodziny dostałem od mamy paszport. Na które urodziny? Chyba 8. Dziwne. Nie, lepsze to niż zabawka. Też mam dla ciebie prezent. Poznajesz? Mój kompas. Skąd go masz? Byłam u ciebie, pamiętasz? Raz i przez minutę. I zdążyłaś zawinąć mi kompas? Jednak pamiętasz. Co robisz? Musisz go założyć. To trochę dziewczyńskie, wygląda jak naszyjnik. Nie. Noś go, a nigdy się nie zgubisz. Super. Czasem nawet z kompasem można się zgubić. Nie ktoś tak bystry jak ty. Klienci. Co robimy? Nic. Lepiej być nie mogło. Masz jeszcze piwo? Nie skończyłeś tego. Ojciec coś ma. Masz rację. Na pewno? Tak. Twój naszyjnik jest bardzo męski. Wcale nie. Do góry nogami nie działa. Głupia, bezużyteczna pinda. Zamknij się i choć raz posłuchaj. Nigdy mnie nie słuchasz. Nie bądź taką suką jak twoja matka. Wynoś się. Bierz. Wynoś się i nigdy nie wracaj.
Zaraz pęknę. Jeszcze chwila. Co tam robisz? Prawie skończyłem. Pośpiesz się. Nareszcie. Nowa Zelandia. Thank you.
Droga mamo, nie martw się o mnie. Wyjeżdżam, ale wrócę, nim się obejrzysz. Zabieram ze sobą coś, czego mnie nauczyłaś i czego nigdy nie zapomnę. Że z mapą mogę jechać wszędzie i mogę robić wszystko, jeśli wiem coś o miejscu. Twój kochający syn, Michael. Tekst polski Szymon Leociak, czytał Maciej Więckowski. Is your world feeling broken in a state of despair? The times they are shattered in need of repair. Attraction in shadows where thoughts often fly. From my dreams, as you give me the earth. Awake from my dreams, as you give me the earth. Can you answer this question? Will you kiss me?